Hej, witajcie, z tej strony Durward, witam Was w krótkim materiale informacyjnym związanym z grom World of Warships. Nieco zapomniane okręty od wargamingu również hucznie obchodzą święta. A z okazji świąt został dodany krótki maraton, w którym do wygrania jest okręt premium, trzeciotierowy niszczyciel Vampir. Co trzeba zrobić, aby ten okręt zdobyć? Niewiele podejrzewam, że osoby, które chociaż trochę pograły w World of Warships, będą w stanie bez problemu ten maraton zrobić. Wystarczy kliknąć w lewej części ekranu w zakładkę wydarzenia i tutaj mamy ekran zapowiadający ten właśnie maraton. Co prawda, Halloween już dawno za nami, ale możemy położyć łapę na prawdziwej ciemności tak przynajmniej prezentuje ten okręt strona z wydarzeniem Wargamingu. Co trzeba zrobić? Mamy tutaj zestaw czterech misji. Pierwsza z nich jest dostępna od razu bezpośrednio z klienta gry. Polega na zniszczeniu 20 dowolnych okrętów, grając przynajmniej okrętem poziomu czwartego. Należy to ukończyć w bitwie losowej, rankingowej, kooperacyjnej lub scenariuszu. Czyli tutaj pełny zakres do wyboru. Druga misja, która odblokuje się po wypełnieniu zadania pierwszego. Polegać będzie na wygraniu siedmiu bitew również z dowolnego scenariusza. Kolejnym tutaj zapiskiem jest wymóg o graniu okrętem minimum czwartego poziomu. Dlatego też mówiłem, że osoby, które trochę chociaż pograły, będą mogły bez problemu ten maraton wypełnić. Po zrobieniu zadania numer dwa pojawi się zadanie trzecie, które według mnie jest chyba najprostsze, choć wymagające pewnie odrobinę czasu. Otóż grając na okrętach czwartego poziomu lub wyżej na dowolnym scenariuszu trzeba zdobyć 25 tysięcy punktów EXPA i tutaj nie liczy się EXP bazowy, a ten zdobywany ze wszystkimi flagami, ulepszeniami oraz bonusem z konta premium. Częścią ostatnią, najtrudniejszą chyba, odblokowywaną po zrobieniu trzech poprzednich misji, jest etap czwarty, w którym musimy zadać 750 tysięcy punktów uszkodzeń, również w dowolnym scenariuszu, grając okrętami od czwartego poziomu w swysz, a w nagrodę otrzymujemy okręt wampir wraz z dowódcą posiadającym Aż 6 punktów umiejętności. No, aż 6 to może trochę przesadziłem, bo nie wystarcza to na jakieś dobre rozwinięcie kapitana, ale tak czy inaczej 6 punktów otrzymujemy za darmo. Jeśli chodzi o parametry tego okrętu, pod materiałem wrzucę Wam odnośnik ze, z informacjami ze strony odnośnie tego okrętu premium. Wraz z okrętem otrzymujemy również darmowy slot w porcie oraz kilka bonusów. Jeśli chodzi o tą kwestię, to byłoby na tyle. Pragnę Wam również przypomnieć o jednej rzeczy, która dostępna jest od dawna pod moimi materiałami. Otóż osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w World of Warships, a nie mają jeszcze konta Wargamingu, mogą zarejestrować się z linku, który znajduje się pod każdym z, moim, z moich filmów. Jest to darmowy okręt, tak się link nazywa. Wystarczy zarejestrować się z tego linku, rozegrać pierwszą bitwę i otrzymujemy zupełnie za darmo drugotierowy okręt Diana. Dla osób, które będą nieco bardziej wytrwałe i osiągną w grze przynajmniej poziom szósty i rozegrają jedną bitwę na tym okręcie, otrzymają zupełnie za darmo piątotierowy pancernik Texas. Mam nadzieję, że to zachęci Was do gry. Ja, jeśli chodzi o tą rejestrację, od Was mam kilka kredytów, chyba za to, że się zarejestrujecie. Żadnego konta premium, nic poza tym, tak więc zachęcam. Szczegóły odnośnie jeszcze tego programu rekrutacyjnego też w stosownym filmiku znajdują się na moim kanale. Dla zainteresowanych odsyłam, a Was zostawiam z tą informacją i z zapytaniem. Prośba o odpowiedź w komentarzach, czy będziecie próbować zdobyć swój okręt wampir. Ja podejrzewam, że spróbuję. To by było na tyle w tym krótkim materiale informacyjnym. Żegnam się więc z wami, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!